Cześć, witajcie, zagramy dzisiaj sobie w Dying Light The Following. Jest to rozszerzenie do Dying Lighta. Premierę swoją ten dodatek miał 9 lutego, jak się nie mylę. Wyszedł na konsolę oraz peceta. Jest to kontynuacja przygód z części podstawowej. I chyba kontynuujemy zabawę postacią, którą ukończyliśmy grę. Wszystkie statystyki mamy tak samo. Mamy rozwinięte i kontynuujemy po prostu przygodę tą postacią. Dobra, ja mam level, tam widzę 11, wymagany jest minimum 12, ale to jakoś damy sobie radę. Dodatek możemy sobie ściągnąć, sam dodatek możemy sobie ściągnąć w dystrybucji cyfrowej, jest na PlayStation Network na przykład, a jeżeli chcemy kupić to na nośniku, no to musimy kupić razem z grą podstawową. Cena mniej więcej to jest około 169 zł, 149 zł, zależy gdzie znajdziemy, gdzie kupimy sobie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i udomowionych zombiakach? Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają, nawet po ugryzieniu. Ludzie w Malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale to jest... Droga poza Haran. Hein, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Dying Light. Following. No ciekawie się zapowiada, nie powiem. Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Leż spokojnie, matka nie żyje. Matka nie żyje, spokojnie leż. Co ciekawe, to sam dodatek ma być, miasto, mapa ma być większa niż w grze podstawowej. Tutaj też przede wszystkim się będziemy poruszać samochodem, tak? Rozjeżdżając zombie, z tego co widziałem na zajawkach, trailerach. Więc ciekawie, na pewno się to zapowiada. Coś nowego na pewno. Ceny w gazetach, jak patrzę, to też bardzo dobre dostaje, więc nawet piszą, że mógłby to wyjść jako oddzielny, samodzielny dodatek w stylu na przykład Infamous, który wyszedł na płycie, czy Wolfensteina, który też wyszedł oddzielnie na płycie i kosztował 79 zł. No szkoda, że takiego patentu nie zastosował też właśnie Techland. No ale cóż. Zaczynamy w jakichś kanałach. Muszę sobie przypomnieć troszkę sterowanie, bo dawno w to nie grałem. R2, R1. No. Nie wiem, czy na górę, czy... No, skoczymy tam? Nie ma szans, żeby tam zaskoczyć. Dobra, co my tu mamy? Dobra, idziemy tędy. Mamy jezioro. No to bachlup. Zaraz gdzieś pewnie wypłyniemy. Ugh!
malowidła na ścianach. Dobra, widzę słońce, jest dobrze. No jak się ładnie przedstawia panorama. Lena, słyszysz mnie? Na samym początku gry. Ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Lena? Lena! Pieprzone góry. Pieprzone góry. O, no i właśnie, pieprzone góry. O, proszę bardzo, na masce samochodu siedzi. Zombie, na screenshocie był. Ciekawa sprawa może być. Dobra, trzeba uważać, bo strome te góry. Jeszcze sterowanie tak do końca nie pamiętam. Intuicyjnie robię. Opa. Dobra. Się udało tutaj. Znowu tutaj skoczymy. Opa. Dobra. I jeszcze raz. Opa. Dobra. Orła cień. Widzę. Bardziej słyszę. Opa. Dobra, jeszcze. Tutaj po krawędzi trzeba przejść. Już musimy się tam przedostać na drugą stronę. Dobra, udało się. Dobra, pomalutku, spokojnie. Jesteśmy po drugiej stronie i co, skaczemy pewnie. A co mamy dalej? Nie, nie ma nic dalej. No to skoczemy. Będziemy skakać. Tutaj się odbijemy. O, proszę bardzo. 3, 4. Żebym w górę nie wanął. O, dobra. Jakoś się nam udało. Musimy uzyskać jakieś informacje, ale od tych tutaj w wodzie chyba żadnej informacji nie uzyskam. Przyjemniaczek zapływa. Mamy dziurami iść, czy podpłynąć jeszcze? Czyżby mi się wydawało, czy już kogoś słyszałem, jakiegoś zombie? Chyba mi się zdawało jednak. To jakieś malowidło. Muszę, mam jakąś wieżę, widzę. Muzyczka nawet taka, pyta. O, jest już nasz kolega. Dobrze. Boksuje go. A masz. Dobra, fajnie. Piękna sprawa. Upa. Piniata. Upa. Finish him. Fatality. Przyjąłem coś tam, jakąś kasę. Oho, trochę się ich tu roi, jakoś próbuję z boku. Oj! Złapał mnie skubaniec. Dobra, spokojnie. Nie ma co z nimi zaczynać. Mam same pięści, więc daleko bym nie dojechał. Mam sobie na ten słomę. No i dobra. Lelelele. I co, dupki?
O kurde, skubaniec się przedostał. No, zaraz go wezmę na kopy. Może sobie przypomnę sterowanie. Tamte. Już się nie mogę doczekać, jakąś furę dorwę i po prostu będę rozjeżdżał po tym. Pewnie tutaj musimy się przedostać, musimy znaleźć jakieś wolne miejsce do przeskoku, bo tutaj widzę wszystko w drutach kolczastych jest. Gdzieś spokojnie pewnie jakiś domek jest, z domku na domek przeskoczę, jak to pamiętam w poprzednich częściach. O, po tych rurach przejdę. Po tych niebieskich rurach przejdę. No. Hops. O, dobra, z automatu filmik. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto spokojnie. Tu rządzi. Jestem z Haranu. A, przemytnik. Robisz do tego świra? Ej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Spokojnie, coś miałbym od razu kraść, człowieku. Zresztą na cipę wyglądasz, to bym ci dojebał. A to otwarta czy zamknięta? Kozaka gra z miodem w uszach. Dobra, spierdalaj. Dziadu, o tutaj schowaj się. Przepraszam, ja tam nic nie wiem. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazira, będzie pewnie w stodole. Jazira. W stodole. Co tu jeszcze mamy? Jocha zabita dechami. Ten drwal jakiś. Zaraz sobie do niego pójdziemy. Tutaj chyba szpital jest. Ten tu, z tym to już koniec. Dobra, zagadamy z gościem Sikierą. Hej. Pewnie nic nie wie. Chwała niech będzie matce. O. I Duchowi Świętemu. Słuchaj, potrzebuję tylko informacji. Ja tam nic nie wiem. Pytaj Jazira. No, standardowa. No dobra, gdzie go znajdę? Al Jazira. W środku, w stodole. Stodole, no a jak? Pewnie, że tak. Gotuje pewnie jakąś kozę. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. Pewnie jakiś to... Turek pewnie jakiś. Ciapaty. Tato, proszę! Możemy o tym pogadać? Nie i nie! Koniec dyskusji! O, no, na takiego wygląda. Tak? Tylko to... dywanu mu brakuje. Czekaj! Eski! I węża w kieszeni. Widzę, przeszkodziłem w jakiejś rozmowie. Przepraszam. Oj, nie teraz. Ej. Chyba się zapowiada na okres. Brzuch nam boli. Nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, chleb jestem suchary. Z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Matka Teresa. Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź zaraz trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. No, nikt mnie tu nie chce, ale jestem przyjacielem. No właśnie. Dobra, pogadam z kimś innym, bo ten to... Odliczę ziarnka ryżu chyba. Lena, tu Crane, słyszysz mnie? Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! Ta, ty! Ono tu! O, podejdź bliżej, nie dziabnę cię. Bez obaw. Nie znalazł, wycilautowany człowiek jakiś. No was mówię, pomyleńcy! Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Kan. Wódę i koks.
Hej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość. Ziemię, 2 metry pod ziemią. Jak się miewa? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, coś sekta, jakiś mam do czynienia z jakąś sektą, z klanem. Ma z grolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to miejmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Szczęścia szukała. Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuje łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. No to już mi się podoba. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? Oczywiście, że dyskretnie. Sobie zeskoczymy. W tym dachu wejdziemy sobie, zejdziemy sobie na dół. Co to? Mają. Pełno tępaków i wsiury. Ło, skubana. Kubano, baba. Cholera. Coś spieszy, to się diabeł cieszy. To frunia się wzięła na mnie. Spodobałem. Świeże mięsko. Nie dam się jej. Suce małej. O, fajnie. Fajnie, że wspomniałeś, przyjacielu. Chwila, że ja? Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jaj. Chyba biegnie ta wariatka. Co za uparta baba. Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramat. Dobra, tam już mnie nie dostanie. Pyk. Teraz wyłącz, muszę się zająć klientem. Dobra. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. To mnie już pewnie nie dorwie. No proszę bardzo. O, ten po lewej jak biegnie. No i co wsiurze ty mały? To tamto skacze i zeskakuje. To głupie to. Głupia baba. Dobra, mamy gościa tutaj na wieży. Pewnie babkę zapina na wieży. Palucha zaraz powąka. Dobra, co tu mamy? Widzę, samochodzik jest, ale jakiś typ go pilnuje. Zakradniemy się po cichutku. Nudzi mi się jak skurwysyn. O, nudzi mu się jak skurwysyn. No to ma teraz. Zapierdolę ci brykę. Chuj. Dało się, no. Dobra, Kan, mam brykę. Kan, jestem tam. A, piękna sprawa. Normalnie. No i... Karmagedonie. Jak za czasów DOSa. Dawaj. A, pięknie. Pięknie. Strach na wróble. Idziemy. Gaz piskamy. A, go ciągnę.
go rozciągnąłem w całości. W całości go rozciągnąłem. Ale frajda, naprawdę, no to wam się spodoba, chłopaki, dziewczyny. Jeszcze. A. Nie, no od razu pierwsza misja, zdobądź furę. Mam furę i rozjeżdżam, to jestem paku, chłopci. Jeśli nie mogę doczekać, na pewno mogę zmodernizować brykę na jakieś kolce z przodu, albo co, to będzie piękna sprawa tego. Aż się krew zatrzymuje na kamerze. Piękna, piękna sprawa. Dobra. Lecę tam, gdzie mam lecieć. O, jakieś beczki. O, miniemy ładne beczki. A chyba zwykłe beczki z wodą były. Tam, nie, tam tędy nie pojadę, bo tam jakaś rura z dołu leci, to pojedziemy z przyjemnicą. No, teren oczywiście, jak tak się zapowiada, no to będzie większy niż w podstawce. Rajdę nam. Musimy ominąć jakieś beczki. Oj, no właśnie. Troszkę dostałem. O, ale to jest najpiękniejsze. To mi się tak szybko nie znudzi na pewno. Alabama. Dobra, faktycznie jestem na miejscu. Dojadę. Pyk, jestem. Wysiadam z bryki. No fajna sprawa. Szczerze mówiąc, bardzo, bardzo mi się to podoba. Na pewno będę katował w tą gierkę. Mam nadzieję, że troszkę długa będzie. Co tutaj mamy? Pewnie można reperować samochodzik. Dobra, idziemy do tego typa, co nam zlecił misję. I tak by się przedstawiało pewnie pierwsze wrażenia z Dying Light The Following. W dodatku od Techlanda. Gra wyszła 9 lutego. Szukasz Kana? Oj. Nie ma go tu. O, dyla dał. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Na pewno. Fajnie, Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. No tak, to jest normalka. No, misja za misją. Chce się wkupić w ich towarzystwo. Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdyby się je jakoś oczyścił. Tak, mam rozumiem. Nadzieję, wszyscy że to w ogóle możliwe. I kąpać owszem, w wodzie. Możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. No i nie wróciło. Cóż, żaden nie wrócił. Normalka. Więc raczej ci nie radzę. Ale ja wrócę. Don't worry, be happy. Jeśli tak, idź don't wzdłuż worry, rurociągu. Dobra. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał pierwszy fragment z dodatku The Falling, z dodatku Dying Light, Falling, The Falling. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.